W sobotę mogliśmy obserwować zmagania dzieci w turnieju piłkarskim o Puchar Senatora RP Macieja Łuczaka. Patronatem został również starosta Łaski Piotr Wołosz. Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Dzieci mają fajną zabawę, nie spędzają przed komputerami czasu, tylko bawią się, cieszą się, rywalizują i staramy się jako Mulks Klub nasz organizować praktycznie w każdym roczniku taki turniej, każdego roku. Wspomagają nas władze powiatowe, gminne. Też dzisiaj tu zaszczycili obecnością. Spędzają na sali dużo czasu, a nie przed telewizorami. W grach uczestniczyło 8 drużyn, nie tylko z Łasku, ale także z Łodzi, Bełchatowa, Zelowa i okolic, w skład których wchodziły dzieci z rocznika 2009 oraz młodsi. Zawodnicy zapewnili widowni wspaniałe akcje, bramki i fenomenalne zagrania. Turniej wygrała drużyna Włókniarz-Zelów. Drugie miejsce zajęła szkółka piłkarska Sławomira Hałaśkiewicza z Łodzi. Na trzecim miejscu zobaczyliśmy Mulks Łask 1. No my tych turniejów gramy dość dużo. Tydzień temu graliśmy w Zelowie turniej, też kilka drużyn, które tutaj były obecne, były na tym turnieju. Poszło nam skrajnie inaczej, bo zajęliśmy bardzo odległe miejsce i chcieliśmy tym turniejem jak gdyby zrobić sobie przyjemność, to po pierwsze, po drugie odbudować morale w drużynie. No i udało nam się, wygraliśmy turniej, turniej się fajnie dla nas rozpoczął i jeszcze fajnie się skończył. No, ja jestem zwolennikiem takich i turniejów i spotkań. Ten turniej, który tydzień tam był u nas, był turniejem charytatywnym, zbieraliśmy na dziecko. Tutaj z kolei mieliśmy możliwość konfrontacji z drużynami, które są z innego okręgu, bo my jesteśmy z Piotrkowskiego. Graliśmy z drużynami z okręgu łódzkiego, z okręgu sieradzkiego. Pod każdym względem jak najbardziej impreza udana i takim typowo sportowym i wydaje mi się, że organizacyjnym super. Uważam, że takie imprezy powinny być cyklicznie, czyli co tydzień, żeby te dzieci miały jak największą możliwość grania w piłkę, spotykania się z rówieśnikami z innych klubów, żeby móc porównać swoje umiejętności. Uważam, że poziom turnieju był niezły, drużyny starały się, grały do końca ambitnie, także bardzo fajna impreza, warta tego, żeby tu przyjeżdżać. Jak to u siebie, przeważnie udaje nam się wygrywać, ale całe szczęście zajęliśmy trzecie miejsce. W Łasku jest trudno wygrywać. Wyjeżdżamy po całej Polsce i zdobywamy pierwsze, drugie miejsce, a tutaj tylko trzecie, ale jestem bardzo zadowolony, bo chłopcy chcieli i może za bardzo chcieli, dlatego się nie udało. Jak się grało? Bardzo dobrze. Dużo bramek było i szybko mecze się rozpoczynały. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar oraz dyplom. Nie zabrakło medali oraz upominków dla każdego z graczy. Ponadto przyznano wyróżnienia indywidualne za duży wkład w końcowe rozstrzygnięcia meczów swoich drużyn. Najlepszym strzelcem turnieju został Julian Lipiński z SP Hałaśkiewicz. Najlepszym zawodnikiem okazał się Wojciech Tokarczyk z Włókniarz-Zelów. Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Bartosz Szymczyk z Mulks Łask 2 oraz Jakub Różycki z APN Funinio. Dodatkowo doceniono zdobywcę najszybszej bramki Bruna Szylberga z Mulks Łask 1 oraz najsympatyczniejszego zawodnika Benjamina Wojtynę z KS Karsznice. Wszystkie drużyny dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Zawody były okazją do wspólnej zabawy, podnoszenia umiejętności piłkarskich oraz integracji dzieci z rówieśnikami.